A u nas co? Przebojów ciąg dalszy. Jakich przebojów? No, kozy kozami, ale znowuż coś innego wypadło. Nie, że nas zalało. Teraz mamy problem z prądem. Widzicie, Marcin tu przy skrzyneczce siedzi. I musi wymienić taką, no nie wiem jak to się nazywa fachowo, kochanie. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Takie coś, co się łączy, wiecie, grube te, bo fachowcy z Ukrainy pod przewodnictwem polskiej firmy tak mi zamontowali wszystko, że popatrzcie jak tu się potopiło i wszystko zaczyna, mam cały czas zwarcia na fotowoltaice, nie mam jednej fazy. Powkładali wszystko pięknie, tylko poniedokręcali. Teraz pytanie, czy to robią złośliwie, żeby komuś się chałupa zapaliła, czy no, jaki jest powód takiego ignoranctwa? No i wiecie, no, fotowoltaika też nie działa. Też no, nie pracuje. Co chwila wzywaliśmy elektryków, wiecie, no ciągle jakieś problemy. I się okazało, że po prostu, znaczy ja już to wiedziałem w zeszłym roku, że nam się popaliło. Wiesz, ja się na tym nie znam i w końcu stwierdziłem, że sam to zrobię, bo pewnie taka wymiana to jest, nie wiem, pewnie kupę forsy. No tak, no ale wiecie co, no... No i płaci się takie pieniądze, bo to kupę pieniędzy kosztowało i zatrudniają te firmy dziadów, bo oni kompletnie, myśmy tyle problemów z nimi mieli, to już pomijam to podłączanie. Tak, to wiecie co, o wszystkich rzeczach wam nie mówimy, no bo czasami człowiek już nie chcemy macha na marudzić, to ręko wiecie. I nie chcemy marudzić, ale... Każdy ma swojego dużo. Tak, ale czasami jak nas dobije coś, to już się tak nawarstwi, jedno i drugie, trzecie dojdzie i to tak jakoś... Wiecie, człowiek nic się nie targuje, na zasadzie tam, znaczy może drobnie, takie na samym początku z szefem i później ci przychodzi taka ekipa... No, ekipa samouków chyba. Samouków, no. Tak. Nic nie potrafią, kurwa. Nic, naprawdę nic. Na zasadzie tragedia. A, dlatego jeżeli macie, jesteście tacy mądrzy i macie możliwość, sprawdzajcie, stójcie nad nimi. Ze wszystkim łącznie i z linijką. Ponieważ nawet nie potrafię czasami... Wszystko potopione tu jest. Potopione? Jak? No popatrz, widzisz, tu się plastik, popatrz, co się stało, popatrz. To pewnie by pękło, popatrz, widzisz, jak tu jest rozwalone? No. Jak to skrzypi. Czy to pożar może zrobić, jakby ktoś miał to w domu? Jak można taką ignorancją się okazać? No. Ja sobie zrobię jeszcze zdjęcie tego plastiku, żebym wiedział, że ta czarna to jest do szarego. No najlepiej zdjęcia, no bo w tym momencie będziemy pamiętać, prawda? No. No człowiek nie może znać się na wszystkim. No naprawdę, nie okazuje się, że trzeba. Samochód, nie musicie przecież być mechanikami. Okazuje się, że trzeba. Ale w dzisiejszych czasach jak to nie chodzi o to, czy macie pieniądze, czy nie, bo właśnie to jest już najgorsze. Tak. Możecie chcieć wydać pieniądze, tylko że nie ma komu. Teraz trafienie na specjalistę, to trzeba mieć naprawdę dużo szczęścia. Naprawdę dużo szczęścia. Bo kto wam podpowie, że ten facet jest ok, a ten facet to jest dziad. Ale kurde, wszystko potopione. Tutaj. Wszystko potopione, tak? No. Tak jak u nas, że mamy wszystko na prąd, łącznie z ogrzewaniem, no to jest ważne, bardzo ważne. Odpadło? No bo czekajcie, pokażę wam. No, popatrzcie, widzicie? Co tu się działo. Kompletnie. To jest sabotaż. Takie coś to jest sabotaż. Popatrz, wszystko tu się wszędzie paliło, Klaudia. Dlaczego my mówimy, że akurat to jest powiązane tylko z fotowoltaiką? Ponieważ zobaczcie, są wyżej, robione przez fachowca, to nie jest, przez elektryka. To nie jest tylko fotowoltaika. Tu nie? Nie, to jest ale wszystko. Tu nie podpinali właśnie do też, tego? Tak, no podpinali, właśnie, ale to jest zarząd, znaczy to jest, tak, są kable ale do wszystkiego. Oni to podpinali, tak? Tak, oni no. To podpinali. A tutaj to inny elektryk, tutaj nic nie ma. Czysto, schludnie. Dokładnie. Nie, no właśnie to był dobry. To był dobry, ale to był prawdziwy elektryk. Tak, prawda? Tylko że on robił, wiecie, nam robił nam w domu i instalację, no i tu nam robił instalację. On z, no, ale tutaj nie i może... po nim przyszli właśnie fachowcy, którzy rozpieprzyli jego robotę. Mam nadzieję, że może się ściągnął. Ściągnął się po prostu. Nie ściągnął się dalej. Nie? Urwało się? Nie, jest, wiesz, tylko że popatrz, jest zaspawane. Ja pitole. O Jezu, no
się dobrze tutaj topiło. To się dobrze topiło. Czy my jeszcze z dymem nie poszliśmy? Znaczy, no wiesz, dzięki Bogu jest na zewnątrz. No tak. Więc chyba to tak nie działa, ale... Chyba mamy szczęście w nieszczęściu. Wiecie, to się płaci, nie? To nie jest tak, że ktoś zrobił za darmo, sobie poszedł i zrobił mi przysługę, a spali ci się chałupa. Kupę pieniędzy to kosztowało. Przecież sama wymiana tego to jest 150 zł. Tak, taka skrzyneczka, co się przed wami tutaj znajduje, to 150 zł kosztuje. Ale co tam, inwestor zapłaci, nie? No wiesz, nie jego, prawda? Ale dzisiaj marudy z nas. O, gdzie chyba odcinek zatytułuje Dzień Marudy. Czasami nam się też uleje. No wiecie, my staramy się wam przekazywać humor, radość i taką dobrą energię, ale no dokładnie, my naprawdę twardo stąpamy po ziemi. Nie to, że tylko bujamy w obłoczkach i pokazujemy wam, jak się kiziamy z kurkami i kuckami. Też przechodzimy tutaj swoje męki, no ale nie chcemy was tym po prostu obdarowywać, bo każdy z nas ma codziennie boryka się z różnymi przeszkodami, z różnymi problemami i tracić czas na oglądanie tego, no to tak średnio, ale no przepraszamy was za dzisiaj, bo dzisiaj mamy taki dzień, więc jeżeli wam się to nie podoba, możecie to wyłączyć, ale spróbujcie tylko, będziemy o tym wiedzieć. Ojej. Śmiech przez łzy. Nie, to teraz Marcin musi się skupić, żeby nie pomylić kabli. No, już nie ma nic spalonego. Tak, no. A jedyny pozytyw chyba dzisiejszego dnia, ten drenaż, który zrobiliśmy, wyobraźcie sobie, że chyba działa. Widzimy, że jakby troszeczkę mniej tej wody tutaj się znajduje w polu akurat za mną, dokładnie za mną w tamtym miejscu. Tak, więc no tylko, że zapowiadają deszcze i to takie widzicie, jak to jest, ale no mimo wszystko to działa, trochę wody jest mniej. Dren zrobiony, ale za to przyjdzie deszcz. Jak nie urok to. No. Powiem wam, że ja jako kobieta w ogóle bym sobie z tym nie poradziła. Akurat kable, elektryka, no to... Bardzo mi to cieszy, bo to tak jak ja. Nie no, ty masz większe pojęcie niż ja. Ja mam pojęcie. Tak. Ja kompletnie nie wiem, co robię. To jest wszystko, kurde, udawanie. Tylko przed tobą, że wiem, co robię. Aha, i próbujesz mi zaimponować. Tak, próbuję ci zaimponować. Po tylu latach żabciu nie musisz. Wiadomo to jest, że to jest bez sensu. I nigdy ci się nie uda. Nie, no nie, 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 o to mi chodziło akurat. Czekaj, coś tam jeszcze coś trzyma jeszcze po prawej stronie. Wiesz, nie... To trzyma. Nie wiem, czy to z tym żółtym nie jest jakoś powiązane, widzisz? O. O. Popatrzcie, co tu się działo. No. Zrobiłam właśnie drenaż. Powiem wam, patrzcie, że ile wody. Jesteśmy po prostu w szoku. I to wszystko nam leciało właśnie na dół do lasku brzozowego, do kur, do kulików. Co sekundę. Przecież tu ja naprawdę nie wiem, no ciężko tu powiedzieć, ile to jest na minutę wody, nie ale wiem. Przy takim takiej nie, ilości... Nie, to wydaje mi się, że no nie wiem, dobrych kilka litrów byś uzbierał na pewno. Na godzinę, dlatego wiesz? To ciągle było zalane, wiecie, no może za późno wygląda... trochę zrobiliśmy, ale... Tak, wygląda ale... trochę jak pobojowisko w tym momencie, ale musimy to zrobić. No i może zrobimy tutaj na później. I tutaj mamy jeden dostęp wody, widzicie, taki do tego głównego nurtu, co wykopanego tutaj goni. I tam mamy jeszcze dwa takie miejsca. Ale zobacz, widać, patrz jak zasuwa stamtąd. Zobacz. No. No po prostu widać, jak woda ciągnie. No, no. Rany, popatrzcie. To dzisiaj, co Marcin zrobił. No. No bo wiecie, naprawdę jest problem, nie można kur, my już idzie wiosna, kury trzeba odrobaczyć, my tu już widzimy, że niektóre mają oznaki, że mają robaczki i nie ma jak tego zrobić, bo one ciągle piją, wiecie, z gnojników, kura woli, no przynajmniej nasze, wolą z kałuży, o tu macie dostęp jeden i tam jest jeszcze drugi, tutaj to wszystko, popatrz jak tu cieknie. No wiem, to
powiem ci, że naprawdę to... Tu chyba więcej jest niż jeden dostęp, mi się wydaje. Popatrz tu. Nie, tu może nie ma tak mocno. Ale wiesz co, ale popatrz jak tam, widzisz jak tam wysoko, jakie masz wodospady. Ale, ale patrz tutaj, patrz. Zasało. Zasało mnie. To się nie ma co, wiesz, za bardzo no, popisywać, bo zostaniemy tak, tu na ale, zawsze. Ale no, no zobacz. Wszystko tutaj rozmokłe. No. I to wszystko ciągnie właśnie. Teraz wam pokażemy miejsce. No wiecie, no tak to jest. Kochani, ja idę tym miejscem chyba. No. Wiesz, patrz, to wszystko. Ale tu też wszystko mokre jest, ja idę też po mokrym. Popatrzcie tutaj. Ojej, czy nie zobaczysz jaka kałuża. To jest tak głębokie, że pewnie bym was tego kalosza utopił. No ja już tutaj nie będę eksperymentować. I stąd ta woda goni. Tu widać nawet, że jest strumyk. I ona się rozlewa, popatrz tam pod panelami. Po całym polu się rozlewa. Tutaj... Dlatego zobaczcie, tutaj w tym momencie znajduje się przed nami Mirabelka. Zobaczcie, popatrz, ona jest wysoka. A, i ta ona sama, jest która była wyższa? Zasadzona tam. Patrzcie, jest wyższa ode mnie a w drugim, chyba. A, i to była no. cięta. I była kilka cięta, razy. A, tak. A w przeciwnym rogu mamy Mirabelkę taką, bo tam jest las i wysusza. Tak, i taka urosła. Taka dobra, tutaj słuchajcie, to jest taka grubość, a tu były patyczki wkładane no, tak, no tej grubości. Tam. Marcin teraz poszedł włączyć główne zasilanie, a ja znajduję się tutaj przed skrzynką. No i chcemy sprawdzić, czy wszystko dobrze Marcin podłączył, żeby po prostu iskry nie leciały. Ja się na wszelki wypadek trochę odsunę, ale no wydaje mi się, że no Marcin robił to bardzo skrupulatnie, że wszystko dobrze jest podłączone, no ale się okaże. Trzymajcie zaraz kciuki. Chwila grozy. A zimno jest jak 150, chyba już jest 0 stopni. A biedny musiał to kręcić, no bo no nie było prądu. I co, żabciu? Już włączyłeś? Sekunda. Dobra. Włączone. No to w takim razie tutaj nic nie ten, nic nie strzela. Ale nie wiem, czy mam coś podciągnąć do góry, nie wiem. Ten na samej górze po lewej stronie, tak do góry po, ten dać, tak? Wszystkie, które są na dole. Okej. Raz. Mamy prąd w domu! Widzę, że się światło zapaliło, więc jest chyba okej, nic nie strzela. Tak a propos, zobaczcie, fajna sprawa. Tu są duże odległości, jak, żeby biegać w to i z powrotem, żeby tylko informacje jakoś przekazać, to naprawdę jest to super sprawa, polecamy. Oszczędza wasze zdrowie i czas. Dokładnie, trzeba być przygotowanym na każdą sytuację. O, słyszycie? Bez odbioru. I idzie moja żabcia. Dobra, jest wszystko? Jest wszystko. No dobra, tu jest chyba okej. Okay. Coś tu mi nie do końca pasuje. Czemu? Co ci nie pasuje? Czy jest, bo prąd w domu jest, a dlaczego tu się nie zapaliło? Na ciebie to coś przez sekundę to pikało i przestało. Aha. Co? To nie wiem w takim razie, ale to wiem, że to nie jest główne, ale wiesz, ja się tu bawiłem i tu mu kabel jakiś się po prostu poluzować, odkręcić. Ale nie rób, musisz włączyć, a od czego w ogóle to jest? To jest, nie muszę, to jest ten, to jest na ogrzewanie kabla do wody. Aha, a gdzie ty idziesz? Od tego w sumie się zaczęło, prawda? Od tych faz. Dokładnie. Tam. To też działa. O, super. No i właśnie, bo od dłuższego czasu właśnie nie było cały czas jednej fazy na fotowoltaice. My idziemy, słoneczko świeci, a prądu nam nie produkuje, bo nie było fazy. No już uporaliśmy się z tym. O, super. Boże, wiecie co, facet tam jedzie w domu. I takiego zdalnego jak ja mam. Pochwaliłam cię. Mnie to cieszy, się na odległość. Ale usłyszysz na dużym ekranie.
Działa? Zmaga się, coś się tutaj testuje. Ale wiesz, ono się nie, chyba nie może włączyć, no bo nie ma już światła, co nie? No. No tak, jutro będziemy sprawdzać, czy aby faktycznie wszystko działa. A tu to nie. Kochanie, ty słyszysz tą wodę, jak do stawu ścieka? Ja jestem, słuchaj, to jest masakra. Ale ja słyszę nawet tutaj, posłuchajcie z nami. Po prostu woda leci ciurkiem. To tutaj tak szumi? Tak! To ta woda tutaj tak ścieka, kochanie. Zobacz, patrz. Aj. Ale tam też. Jejdź. On naprawdę, on coraz więcej jej wyłapuje, wiesz, tak, bo się robi tak, nowe korytko. Tak, tak. Już wszystko dostawić. Wstydliwa. A, zjutło, no moja, zjutko moja, już leży, już się wywala. Kochana, my nie mamy na ciebie czasu, teraz idziemy kozę obrabiać, ty moja mucha. Do kozu, trzeba iść do Marty. Trzeba iść do Marty, zakropić jej oczka. Marta, łeb obdarta. Kochanie, weźmy już zboże, dobrze? Dobra. Siano musisz mają? Sianko, no tyle zanieśliśmy im rano, więc chyba tak. I cały czas były na polach, nie? No. Czy wziąłeś jeden? Wiesz co, dobrze, wiesz co, weź jeden, bo i tak im damy w tym momencie ziarno. Zawsze się najłatwiej wyciąga z jednej strony, a później się wszystko blokuje, wiecie, bo to kółko, kulka jest. Trzeba też trochę z góry wyciągnąć, żeby później dupło puściło. A z góry się już tak fajnie nie ciąga. No, przez to, że mi palucha rozwaliłeś, to musisz ty cię szarpać teraz. Musisz ciągle wszystkim przypominać, jaki jestem dla ciebie podróż. No, ale nie mam jak... No wiem, że to niechcąco było, ale przez to jestem inwalidką i teraz nie mogę ci pomóc. Bo ci się głupia zrobiła. Tak byś w ogóle nikomu nie wspomniała, że niechcąco. Dokładnie. Wręcz przeciwnie. Użyłabyś tego argumentu w sądzie, tak, po to, żeby mi pogrążyć. Dobrze. Młotkiem już tak raz dostałaś. To młotkiem, to kamieniem we mnie, kamieniami we mnie rzucasz. Głazami bym powiedział. Widzicie? Za panciem, dziewczyny, za panciem. Jak się dobrze popiesi, to się wszystko... Dobrze, kochanie, weź tylko latareczkę, jakbyś mógł zgasić głowę, zgasić, no. Czekaj, ja tutaj zamknę. Cisza! No, owieczki ładnie zajadają, a wy co, kozuchy? Też zajadać. Daj mi wiaderko. Dobra, ale tak, wiesz co, jak każdej to po trochu daj. Do tych dwóch wiaderek troszeczkę. Do korytka, do dyb. Tam na dyby, tak samo daj troszeczkę. Daj na dyby, bo Marta chce na dyby. Chodź na dyby, Martusiu, chodź. Dziewczyny skończą zjeść, to pokażemy wam później Martę, jak Marta wygląda. Powiemy wam, że jest duża poprawa. Naprawdę, Marta oczko otwiera, widać bielmo cały czas, to jeszcze nie zeszło. Natomiast, no, to myślę, że jeszcze kilka tygodni potrwa, zanim jej to całkowicie zejdzie. Chodźcie tu. Chodźcie, chodźcie, grubaczki. Grubcie. Patrz, co tam się dzieje. Ej, grubaczki. No trudno. Zostaw. No wiesz, no... Nie masz szans tego już. Nie ma szans, chodź Doli. No o, właśnie, widzisz? Jesteś mądra. Wiesz, że tutaj jesteś.
najbardziej taki ciężki moment wieczorem. Wszystkie grubasy do koryta uwielbiają, bo dostały jęczmień z wysłodkami buraczanymi. To wiecie, to jest dla nich przysmak jak diabli, a my nie staramy, wiecie, dużo nie dajemy jak na taką ilość. No tak tyci, bo tylko bo są w ciąży. Smaczka. Tak, na smaczka i na wzmocnienie, ale nie chcemy przegiąć, bo boimy się, że pójdzie w dupę. Jak pójdzie w dupę, to ciężko. No później będą porody ciężkie. Dobra, i teraz sianko. Teraz sianko, żeby dziewczyna miała. Tak, już tam nic nie ma, kuleczko, nie przejmuj one się. Wiesz, one tam mają chyba najlepsze warunki? Gdzie? No w tych klatkach. Ja w tych wiem, boksach? Że są w klatce, ale przynajmniej Klaudia, wiesz, nie muszą się, wiesz, przepychać, bodziec. Tak, mają osobne te tam, jest czyściutko, bo siana one więcej marnują niż jedzą. Tak, tak, ja wiem, one powiem ci, że takie zadowolone są. A Bella mnie najbardziej cieszy, że tam ląduje. Dobra. Bo to jest wredny małpiszon. No, Bellunia tak. No niestety. Mam nadzieję, Bella... Nie wiem, czy wszystkie piękne takie gwiazdy są wredne, ale ona tak. Dobra. Bierz koleżankę. Dokładnie. No i co ty zrobiłaś? Po obiedzie przeszłaś? Po kolacji. Tato, po kolacji. Kolacja już jest. Widzicie, jak sobie tam zajada? Masz tam tutaj z tyłu sianko czyste. No, dobra, więc to teraz już mamy... musimy dorwać Martę. Teraz jak tam z Martą? Ona już skończyła jeść? To wiesz co, dobra, nieważne. Może jej krople tutaj damy. Martuś, dostaniesz. Dostaniesz jeszcze. Przed zakropieniem... O, zobaczcie, no oczko wygląda w ten sposób. Jest bielmo. Próbuję pokazać, ona się troszeczkę kręci, więc jest ciężko. Dobra, poczekaj, daj ja zakropię. Chodź, pokaż, daj tę główkę i zaraz sobie wrócisz, no. Widzicie, i powiem wam, że bardzo gładko, tak jakby wiedziała, o co chodzi. Ja tutaj nie stawiał na oporu, jak na początku. No i już potem, już może wrócić do siamania tej resztki. Tak. Chciałam pokazać jeszcze. A no, niech dziewczyna podje, ale wierzcie mi na słowo, naprawdę dużo lepiej wygląda. Jesteśmy przeszczęśliwi. No, trzymamy kciuki. Wydaje nam się, że będzie widzieć. Tak. Jeżeli chodzi o dodatkowy zastrzyk, rozmawialiśmy z panią weterynarz i ona wtedy nam odradziła. Mówi, nie faszerujmy jej. Tym bardziej, że dziewczyna jest w ciąży. Chociaż to, co dostała, mogła dostać, ale no, nie chcieliśmy po prostu dodatkowo lepiej jej obciążać. Lepiej niż więcej, skoro widzimy poprawę. Tak. Idziemy w tą stronę. A i tutaj z tego miejsca razem znaczy z Martą. Znaczy ja z tego, Klaudia z tamtego. Dokładnie. Chcieliśmy wam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo podziękować za wasze wsparcie, troskę. No jesteśmy mega wdzięczni. Komentarze. Wiele radości sprawiają. Właśnie teraz jesteśmy w niedzielę, co nie? Po filmie z giełdy. No tak, to wielu z was bulwersowało troszkę to wszystko. Ja się wcale nie dziwię. No ciężkie jest życie rolnika. To nie jest takie proste. Jeszcze wiecie, takimi bzdurami jak kupa na łące konia lub to, że kogut pieje, komuś życie truć, bo przecież to kogoś czas kosztuje, musi wziąć samochód, musi zgłosić na policję, jakieś przesłuchania. Przecież słuchajcie, mówimy akurat, ja bardzo was przepraszam, bo mówię do tych, którzy właściwie to powinni słuchać, a nie powinni, bo ja wiem, że wy tak nie uważacie. Widzimy po jakby lajkach i po komentarzach, że to jest normalna sprawa, no życie na wsi. Chyba lepsze to niż słuchanie samochodów szumiących i głosów karetek i nie wiem, i smrodu spalin. O, to pianie koguta i obornik, czy nie? Jeżeli nie oglądaliście tego filmu, no to odsyłamy was, to był wczorajszy film, niedzielny. A może co niektórzy nie mają włączonego dzwoneczka, bo to był taki spontan ten film, dlatego sprawdźcie, czy macie w subskrypcji zaznaczony dzwoneczek, to wtedy będziecie mieć powiadomienia, że coś nowego przy ziemi wykombinowali i wyemitowali. Jeszcze jedna prośba, rzadko to prosimy, ale jak już prosimy, to prosimy. 50% osób, które nas ogląda z filmu na film, jest niezasubskrybowanych. No właśnie, to taka ciekawostka. Wiecie, jeśli oglądacie nas od czasu do czasu, dajcie tego suba, no może wam to nie zaszkodzi, raczej nie zaszkodzi, bo czemu? Możecie po prostu nas nie oglądać, wiecie, co drugi, trzeci raz, ale nam to pomaga, bo to są statystyki w YouTubie i tak jak to wszyscy ci youtuberzy proszą, no niestety tak to jest. Te wszystkie lajki, komentarze, chociaż krótkie nawet, to wszystko gdzieś tam w statystykach pomaga nam po prostu się utrzymać z tego kanału. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy, że jesteście z nami. Tak jest. No. Pa. I do usłyszenia wkrótce. Pa! Feel it on the horizon, feeling.
can't see where she's going, but I hope it's near. Life ain't what it seems. There's still a part of me that's trying. Come lay on my chest. You can find a little rest from hiding. No, nie chcą chodzić do kurnika.